Dzień dobry. Witajcie w Gry Komputerowe Show. Dzisiaj ze mną Tomek Kłaz Drabik. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Przywitajmy się jeszcze raz. Tak, oczywiście, to jest bardzo ważne z tego powodu. Przekazywania sobie bakterii z ręki do ręki nigdy dosyć. Czy to był żart? Nie wiem. Może? Okej, dostaliśmy ostatnio wytyczne od Polsatu. Jakby, ponieważ program już jest, już leci w telewizji i okazuje się, że Polsat chciałby, żebyśmy tłumaczyli, kiedy padają jakieś żarty, ponieważ okazuje się, że ludzie nie wiedzą, że jest to program humorystyczny. A ten śmiech z puszki na przykład tak zwany, to nie wystarcza? To jest właśnie chyba nie. Właśnie chyba nie. Wydaje mi się, że to już jest taki relik, że to już są przyzwyczajeni, już nie wiedzą, że to jest żart, czy nie. No dobra, to jakie jest rozwiązanie? Będziemy mówić, kiedy żartujemy. To był żart. Okej, super, dzięki. Dobrze sprecyzowałeś. Tomek Drabik Kłaz. Super cię mieć tutaj ogólnie, bo tworząc jakby listę gości, byłeś jedną z pierwszych osób, którą chciałem tutaj zaprosić, ponieważ jesteś według mnie bardzo ciekawą osobą na YouTubie naszym gamingowym. Z tego względu, że ja uważam, że ty zacząłeś, rozpowszechniłeś jakby u nas świadomość o firmie, jaką jest Nintendo. Być może, nie wiem. Znaczy, mnie się wydaje, że ludzie znali Nintendo z Pegasusów, ale być może niekoniecznie wiedzieli, że to jest Nintendo wtedy jeszcze. Tak, właśnie każdy pewnie kojarzy Pegasusy. Nie wiem, czy bo cię widzę, kojarzy, to może być problem. Nie wiem, czy każdy kojarzy, ale no, tak. Ludzie, którzy w latach 90. grali, kojarzą Pegasusa. Tak, albo grało się u znajomego. Znajomy, albo ty miałeś Pegasusa, była to konsolka, którą kupiło się na jakimkolwiek bazarze. Miała kartridż 999 w jednym. To nie jest żart, jakby co? To nie jest żart. To nie jest żart. Tych gier tam wcale tyle nie było. Znaczy, teoretycznie było, ale to były jakieś mutacje typu, że na przykład był Mario w zielonych spodniach w jednej grze, a w drugiej w czerwonych. I to były dwie różne gry. Rozumiem twoje jakby, że jesteś tym zaskoczony, ale to Luigi. Też o nim zapominam. Z Łodzi zawsze jak przyjadą, to są głodni. Okej. Okay. To nie był żart, to prawda. To prawda, nie, to było to 100% prawdy. Wracając do tego Pegasusa, bo gierek były to oczywiście pirackie kartridże z pirackimi grami, gdzie były zebrane najlepsze klasyki z NES-a. Mieliśmy super z tego powodu, bo jakby dzieciaki tam za granicą, muszą kupić każdą grę za 60 dolców. Tak, każdą grę trzeba było kupić oddzielnie, a my dostawaliśmy zestaw. Zresztą bardzo podobnie było na przykład z Atari 2600, gdzie u nas była jakaś taka wersja, nie pamiętam, czy ona się nazywa Rambo, czy jakoś tak, i tam też było bardzo dużo tych gier, więc to były jakieś takie dziwne mutacje. Jak szukałem ostatnio Atari 2600 właśnie, żeby kupić na Allegro, to trafiłem właśnie na jakieś takie jeszcze wersje z tamtych lat, które nie są to konsole Atari, tylko jakieś podróby w ogóle, więc pełno tego jeszcze, to wciąż jeszcze funkcjonuje i jest do kupienia czasami. Właśnie, o to mówię, że to nadal funkcjonuje. Mi się zdarza to czasem zobaczyć, jakby, co też chyba jakby pokazuje, jak Nintendo się nadal interesuje naszym krajem. W sensie, że... Tak. To prawda. To znaczy obsługuje nas firma z większego kraju od nas? Nie, to była prawda akurat. Nie, to nie był żart. Na pewno. No. Obsługuje nas firma z większego kraju, jakim są Czechy, więc tak jakby... No nie. Faktycznie. No, tak, więc jakby tak to wygląda u nas. Jest to specyficzne dosyć mocno. Czech są większe? Macie tu gdzieś atlas? Mapa. Zepsułem prowadzącego. Znaczy nie, bo znaczy nie chcę cię podejrzewać o żart, nie? Bo jakby już Czech są mniejsze, Czech są mniejsze. To był krypto żart. Kolejna wersja żartu. Jest za dużo. Okej. Okay. Słuchaj, dobra. Tak. Wiesz, to jest dużo roboty papierkowej, nie? Ja niczego nie podpisywałem. No, właśnie ja tak, niestety tak. Dla mnie, jeśli chodzi o retro gaming i jakby zainteresowanie się tym, no to kiedy ja to zacząłem odkrywać, to ty już działałeś na YouTubie, ponieważ nagrywasz ponad 10 lat, tak? W tej chwili. Długo. To jest niesamowitym wynikiem dla mnie. Nie wiem, czy ja będę cokolwiek przez 10 lat robił. Pewnie nie. Ale uwielbiałem twoje recenzje gier na Nintendo, szczególnie na Nintendo Wii, szczególnie, że wybierałeś tytuły, które
były takie tuzinkowe, jak na przykład... jak się nazywała ta gra? I się jeździło motorem i się walczyło. Ale motorem się jeździło nie zawsze. No More Heroes. Dokładnie. Dzień dobry. Cześć. Dobra, spoko. Wciąż nie było pytania, więc nie wiem, co mam mówić. Więc coś wspominam po prostu. Aha, okej. Ja bardzo lubię. To ja będę patrzył w dal, prawda, tam wspominał dawne czasy. Po prostu. Kim się inspirowałeś, żeby w ogóle zacząć? Czy w ogóle jak odkryłeś Nintendo? To jest to pytanie, które ja chciałem zadać, do którego dochodziłem, nie wiem ile... Miałem internet? Znaczy w ogóle wiesz, tak jak mówisz o Nintendo, tak dla mnie na przykład Nintendo się w ogóle od Wii zaczęło w tym sensie, że to była w ogóle pierwsza konsola Nintendo, jaką miałem. Co jest zresztą też w pewien sposób naturalne dla naszego jakby kręgu kulturowego, w sensie, że na przykład w Polsce, to jest w ogóle, to mnie trochę śmieszy, bo na przykład dzisiaj nam się retro kojarzy właśnie, że Nintendo i tak dalej, bo nam się sprzedaje w jakiś sposób tą historię grania zagraniczną. A u nas tak naprawdę nie było tych sprzętów. U nas się grało na Amigach, u nas się grało na Atari, u nas się grało na... Nie na Nintendo wcale. U nas Nintendo, Pegasus był pewien moment, kiedy był dosyć popularny faktycznie, bo gdzieś tam ta podruba przyszła Nintendo do nas i była na tyle tania i przystępna i na tyle fajna, że to chwyciło. Ale tak naprawdę to u nas się za bardzo nie grało na Nintendo, więc na przykład dla mnie konsola Nintendo Wii to była w ogóle pierwsza konsola Nintendo, z jaką miałem do czynienia poza Pegasusem. PlayStation 1 było tylko pierwszą konsolą, która weszła u nas chyba. Tak, pierwsza taka konsola, tak, która miała większą popularność faktycznie. Miałem spytać cię jeszcze. Zgubiłeś notatki? Nie, są. Czy to jest żart? To jest żart wizualny. Ja to zaliczam jako żart wizualny i to jest żart wizualny, tak? Zapiszcie tam. Zacząłeś się zachowywać trochę jak kot, czołgając cię po podłodze, więc puścili ci lampkę, żebyś za nią biegał. Nawet nie wiesz, jak blisko jesteś prawdy. Ty kim ty jesteś z zawodu w ogóle? W sensie z wykształcenia, czy tak, z wykształcenia. Z wykształcenia jestem psychologiem. Wow! Gdzieś tak w połowie studiów zorientowałem się, że nie chcę pracować w zawodzie przenigdy. Więc... Tak, tak samo. Jak zacząłeś Gamer 9? Komiks, mówisz, jak zacząłem. Tak jest. Podobały mi się komiksy internetowe w pewnym okresie czasu, po prostu. Wiedziałeś, że trzeba zrobić też. Tak, znaczy jestem w ogóle człowiekiem, który jak mu coś się podoba, to próbuję... Robi. Zrób kickflip, zrób ten, laser flip zrób. A teraz drugą. To nie był żart. Nie, to nie był żart. To jest faktyczna rzecz, która się dzieje w tej chwili. On teraz robi laser flipy jakieś przed nami. Ej, weźcie go nagrajcie, bo ja chcę 360 zrób. Weź kamerę na niego. Ma ktoś kamerę na niego? Zrób 360 teraz. Piona, nie? Dzięki. To nie był... To był... Znaczy, trochę żart. Taka bardziej... Zabawa... Quasi-żart taki. Wow. To był żart. Definitywny żart. 100% żart. Ty to jesteś. Ty to masz, ten chłopak. Napiję się, bo to było trochę za suche. O mój Boże. Mogę ci swoją oddać, nie piłem. Proszę, proszę. Ja mam tutaj sobie... Ja sobie piję z kubeczka. No, kelnerem to byś nie mógł być. Czekaj. Pa, on, zobacz, co on robi znowu. Wariat. Ale on teraz jakieś nowe wymyślił, bo teraz i patrz na, i na osi to są, X, to są... na osi Y to robi. To był na ten... Z p***lni jeszcze, ty. Jak się to nazywało w Tony Hawk'u, jak się stawało na przodzie? Nose? Manual. Co? Manual. Czekaj. Nie. Są niekomfortowe zbliżenia. Czuję się obserwowany.
To są takie, wiesz, przebitki, żeby na przykład, jak ty mówisz, żeby, bo to, tak się robi, jak się ma mało kamer, żeby później było w montażu łatwiej, nie? Tony Hawk'a bym dobrego zagrał. Dobra, już... Tony Hawk Pro Skater 5 to było takie g***o straszne. Marzy mi się taki Tony Hawk, tak jak czwórka, Underground 1 i 2. Jaki program ma teraz Krzysztof Ibisz? Krzysztof Ibisz w ogóle coś robi teraz? On nic nie robi teraz. Kłamczucha, kiedyś miał taki fajny program. Kłamczuch, pamiętasz? Nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. Jezu Chryste. Może ci go zostawię. No właśnie, wiesz co, no, lepiej. Dziękuję. Czekaj, jak to leciało? Że brał tam że brał kilku gości. Wróćmy do tych gier. Właśnie, poprosiłbym. Bawiłeś się w game dev? Myślałeś o tym? 10 lat doświadczenia w robieniu filmików i robienia... Znaczy, ja robiłem... Patrz go. Taś. To do kaczek się chyba mówi, nie? Właśnie, czemu taś się mówi do kaczek? Nie wiem, do czego się mówi do kaczek. Jak się mówi na przykład do gołębia? Gru? Nie, gru to mówi gołąb. Tak jakbyś do krowy mumu mówił, sens trochę. A jak się mówi do krowy? No właśnie, do... ty... Nie, do krowy... Coś mówią do krowy. Nastąp się, Mućka. Nie, to do ko... Chodź, siadaj. Ale żeś nalał? Coś tam. Siadaj. Jak się mówi? Na przykład... kury cip-cip, nie? Nie. Masz w domu kury? Znaczy nie, ale jak się woła, bo jak się woła... Nie byłeś nigdy na wakacjach na wsi? No coś się wie, no. No, dobra, i co? Kura taś. Nie, kaczka. Kaczka taś, kura cip. Znajdź na Wikipedii, jak się mówi do kaczki. Kaczka, jak się mówi kaczka, jak się mówi. Ale to nie jest tematem, tematem jest jak się mówi do krowy, tak? Do gołębia. Do gołębia. A do krowy też. Kaczka, jak się mówi, szukaj. Kaczka, definicja, nie wiem. Kaczki, tłumaczenie na angielski. Jak się... No i co tam, Kładzie, powiesz? Jak się mówi do kaczki, szukaj. Zobaczę cen, co on tu jeszcze zapytania dla mnie ma. Że nie mówcie nic. Jak się mówi do kaczki, szukaj. Jak kupiec kaczkę. Może ty masz jakieś ciekawsze pytania, bo słabe tutaj no, takie. Przejmuję ten program. Okej. Jak się mówi do krowy, szukaj. Krowa, szukaj. Dobra, doświadczenia w game devie. Krowa, robiłeś jakieś gry kiedyś? Mówi. Wiesz co? Miałem jakieś takie zetknięcie z tym. Znaczy ogólnie robiłem grafikę do gier. O! Parę razy. Ale to raczej były takie flashowe rzeczy, nie? Także wolę o tym nie pamiętać. A ja robiłem kiedyś poziomy do Duke'a. Ja robiłem mapy do Team Fortress. I się nie odzywaj. Już dosyć. No w liceum z kumplem robiliśmy, całą kampanię zrobiliśmy do Duke'a. Taka myślę, jak teraz nawet na to patrzę, to taka była grywalna w miarę. Mhm. Znaczy to było takie wszystko na wyczucie, wiesz, nie mieliśmy wiedzy żadnej na ten temat tak naprawdę i było takie rozkminianie, pamiętam ten klimat taki, że po prostu codziennie się przychodziło do szkoły i jeden drugiemu dawał dyskietkę, 3,5 cala z poziomem, masz, zrobiłem, dorobiłem, coś dodałem. Ale chciałbyś w ogóle coś w przyszłości zrobić? Teraz to już chyba jest za późno na to, żeby się przebranżawiać. Kiedyś chciałem. Już poszedł. To już koniec? Przeszkadzajcie sobie. Co? Zamknięte, nie otwarte. Dobra. Na razie. Kole przynieś, bo się skończył. No. To tego. Także? To chyba mamy nowy program w Polsacie, wiesz? Musimy to jakoś inaczej nazwać, bo to bardzo niedobre jest.